A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Grim Dawn. No tak, z tego co mi pisaliście w komentarzach, to ten gościu, który tutaj stoi, on regeneruje nam staminę. Staminę, nie jakieś tam słoiczki dziwne, czy tego typu rzeczy, z którymi kombinowałem, tylko po prostu zachowuje się tak, jakby nam podał racje żywnościowe, które sobie co jakiś czas znajdujemy w terenie. Tak to właśnie wygląda. A ja tam sobie myślałem nie wiadomo co. Skończyliśmy tutaj, szczelina w Barrowholm, także startujemy z tego miejsca. Zagadka z tym podejrzanym kucharzem została rozwiązana. Mamy jedno zadanko. Mamy znaleźć Barrowholm. No to szczelinka już jest, także samo Barrowholm powinno tutaj gdzieś w pobliżu zapewne być. Przejdziemy się, zobaczymy. Mamy 65. poziom aury, wszystkie sobie tutaj odpaliłem. Zakładkę balansującą tam sprawdzałem. O, jest Barrowholm, ale nic takiego jeszcze tam nie ma. Znaczy za mało rzeczy jest, żebym tam jakoś się bardzo zastanawiał. No dobra. O, tutaj widzę, jest jakiś kupiec, taki woreczek. Mamy porozmawiać ze Skorwem Egdenorem w Barrowholm. Czyli taki nasz kontakt. No to nie jest on. Zrozum, nie chcemy tutaj żadnych kłopotów. Nie mam zamiaru sprawiać żadnych kłopotów. Być może, ale wciąż będę cię miał na oku. Okej, jak sobie życzysz. Dobra, czyli to jest to Barrowholm. Tutaj mamy odzyskać pewien przedmiot dla Sabatu. Także rozejrzymy się tutaj. No i to jest właśnie przykład totalnego chamstwa. Wpadacie do osady, no nie, i pierwsze co robicie, to demolujecie komuś domek, no nie. No taka procka, no. Rozejrzymy się tutaj troszeczkę. Jak wygląda sytuacja? Może coś tutaj schowali przede mną, jakąś skrzyneczkę fajną. Pochodzimy sobie po domkach. O, na przykład szafę możemy rozwalać, to już wiemy. Może znajdziemy jakieś zapiski. Bywało tak już wcześniej. Dzień dobry, panie Markon. A, ktoś nowy. Nowa twarz jest zawsze mile widziana w Barrowholm. Ale co też cię sprowadza aż tutaj? O, co możesz mi powiedzieć o Barrowholm? Tyle samo co inni. Spędziłem tu całe moje życie. To miejsce jest od zawsze moim domem. Nie mógłbym go opuścić nawet gdybym chciał. Ale przez długi czas nie było nic ciekawego na tych bagnach, wierz mi. Sprawy zaczęły przyjmować ciekawy obrót krótko po tym, jak kilka lat temu pokazał się tutaj Skorw Egdenor. Od tego czasu jest bardzo fajnie w tym naszym małym miasteczku. Skorw tak po prostu się pojawił? Nie potrafię powiedzieć, ile czasu upłynęło, odkąd Skorw po prostu pojawił się na tych bagnach. Był to dla nas ciężki czas. Zbyt wiele gęb do wykarmienia i zbyt mało jedzenia w okolicy. Skorw był czarodziejem. Każdy przyjął go od razu, a zresztą, kto może nas winić? Rozwiązał po prostu problem. Dobrodusznie został w Barrowholm i pokazał nam, jak przetrwać. Obiecał nam lepsze życie, a co najlepsze, dotrzymał słowa. Gdzie mogę znaleźć osobę, która tutaj dowodzi? W takim wypadku musisz poszukać Skorwa Egdenora. Powinien być gdzieś w mieście. Na pewno z chęcią się z tobą spotka. Nie mamy ostatnio zbyt wielu gości. Dobra, dzięki. Na pewno poszukamy, a póki co zdemolujemy ci chałupę, także tak to wygląda właśnie. Dzień dobry pani. Witaj, nieznajoma. Witamy w naszej skromnej wiosce. Wyglądasz na wygłodniałą. Może skosztujesz miski gulaszu? Sam... Nie, to chyba ona jest, tak? Sama go przygotowałam na podstawie najlepszych przepisów Auriny. Z pewnością pozwolą ci trochę przybrać na wadze. No, miska gulaszu brzmi całkiem nieźle. Wyśmienicie. Tak myślałam, że ci posmakuje. Wyglądasz na wygłodniałą. To było jakieś takie dziwne. A wiesz, nie mamy tutaj ostatnio zbyt dużo mięsa, ale zapowiada się, że wkrótce się to zmieni. No, mam nadzieję, że nie mówi o mnie. Tak czy siak, dziękuję. I zniszczę ci tutaj kuchnię, czy co ty tu masz, nie, ma jakiś pokój. O, ma skrzyneczkę, przepis kulinarny Auriny. Coś jest nie tak z tym przepisem. Przepis kulinarny Auriny.
Porządny kawał mięsa to rzadki widok w tych czasach, więc najważniejsze jest, by traktować każdą okazję do pożywienia się na świeżej ofierze z wielkim szacunkiem. Pomimo, że kawałki z naszych ostatnich zdobyczy są trochę twarde i chude, to nie są całkowicie bezużyteczne. Smakują jak świeżo ubity jeleń. Początkowo smak przyprawiał mnie o delikatne mdłości, ale z czasem spodobały mi się jego delikatne posmaki i niuanse. Jako ulubienica skorwa w naszej grupie generalnie mam pierwszeństwo w wybieraniu najlepszych fragmentów, więc zawsze z dużym entuzjazmem wybieram siekane porcje z nóg i górnych części ramion. O kurde. Zalecam pozostawienie kości, bo to w zasadzie zatrzymuje smak i sprawia, że mięso po przygotowaniu jest soczyste. Dodatkowo z moich ostatnich eksperymentów kulinarnych wynika, że najlepiej skracać czas gotowania. Wtedy kąski są najsmaczniejsze. Dodanie drobno posiekanej czarnej cebuli i delikatne posypanie ziołami z Whitemire tego mięsa sprawia, że wciąż jeszcze krwiste kawałki są wspaniałym doświadczeniem dla podniebienia i wzbudzają zazdrość wszystkich w Barrowholm. Najistotniejszym trikiem jest przysmażenie kawałków na zewnątrz, tak by zatrzymać zgromadzone wewnątrz soki. Skorw powiedział, że moje specjały mogą zaspokoić nawet niszczycielski głód, ale wiem, że mówi tak tylko, by podtrzymać nas na duchu. Nie zasługuje na takie pochwały. Aurin Evelyn. Ej, ona mówiła o przyrządzaniu człowieka? Siekane porcje z nóg i górnej części ramion. Okej, no to żeśmy sobie zjedli gulasz. To takie Barrowholm, tak? Dobra. No dobra, rozejrzyjmy się tutaj jeszcze. Znaczy wiecie, tam spotykaliśmy kanibali wcześniej, ale ci ludzie to wyglądają tutaj na cywilizowanych raczej. No ale wiadomo, do czego może człowieka zmusić głód, no nie? Pamiętamy te historie, chyba z trzeciego aktu to było, no nie? Jak tam podróżowali i musieli kombinować, zabijać innych ludzi i zjadać ich, jakby zwabiać ich w zasadzkę, nie? No dobra, czyli mamy Barrowholm. No trochę mieszkańców tutaj się kręci, widzę. Na przykład tu ktoś jest. Lepiej uważaj, podróżniczko. Mam ochotę na przelanie odrobiny krwi. Daj mi tylko powód. Okej. Ten pewnie też wygląda na głodnego. O, jest gwiazdka. O, jest Skorf Egdenor, czyli właśnie z nim mamy porozmawiać. Tutaj też ktoś jest. Zdemolujemy chałupę. Dobra. Może coś tutaj znajdziemy ciekawego. Wejdziemy sobie na tyły domku, tam gdzieś można przejść, ale to za chwilę. A tutaj jest Aurin Evelyn. Witaj, podróżniczko. A, to ten jej przepis był, tak? Jaka piękna wioska. Ależ dziękuję bardzo. Staramy się zachowywać normalnie pomimo całej tej tragedii. Nie mamy już tak wielu odwiedzających jak dawniej, ale miło cię widzieć i możesz zostać tak długo, jak tylko chcesz. Znalazłam ten przepis napisany przez ciebie. A, to stara sprawa. Lubię wynajdować nowe sposoby na przygotowanie mięsa. Ostatnio eksperymentowałam z podawaniem go odrobinę bardziej surowego, ale bez kości. Jeśli zostaniesz z nami, z przyjemnością ci trochę zaserwuję. Może innym razem. Dobra, tutaj ktoś jest. Błogosławię cię na powitanie, podróżniczko. Z jego woli spotykamy się w tym dniu i już samo to jest okazją, by świętować. O, a o którego boga chodzi? No, to nie jest istotne. Najwyższy sprawi, że wszyscy się nasycimy. Ale głośna muzyka tu jest, czy mi się wydaje? Okej. Coś tutaj znajdziemy ciekawego? Chyba nie. Ale sporawe to Barrowholm. Dobra, tutaj też nic takiego nie znajdujemy. Tam już się idzie chyba gdzieś dalej. Nie ma domków więcej.
Zostańmy jeszcze tutaj, rozejrzymy się dalej. O, jest skrzynka. Co skrywa przyszłość? Barrow Holm z pewnością ma kolorową historię. W tych ciężkich czasach często oddaję się modlitwie. Mój umysł wypełnia się pytaniami, na które nie ma odpowiedzi. A jeśli nawet istnieją, czy naprawdę moglibyśmy je poznać? Bogowie działają w tajemniczy sposób. Nasz patron daje i odbiera, ale wierzę, że jest hojny dla tych, którzy mu służą pomimo wątpliwości. Rozumiem teraz potrzebę naszego istnienia i to, że nasze wybory niosą konsekwencje, a my musimy pochylać głowy na znak szacunku dla tego wszystkiego, co zostało nam dane. Nie możemy nigdy o nim zapomnieć, bo bylibyśmy niczym. Nasze domy zostałyby zalane przez wody tych bagien, a nasi ludzie pożarci przez Wendigo, którzy popadli w szaleństwo. Musimy brać z nich przykład. Z nieposłuszeństwa rodzi się śmierć i musimy pozostawać stanowczy w naszym poświęceniu. Kurde, gdzie my tu w ogóle trafiliśmy? No jest taki unikalny, nowy klimacik dla tej gry, nie powiem, w tym miejscu. Chodzę, rozwalam im te domy tutaj, o, chyba też wyszedłem z osady. Jesteśmy blisko gwiazdki, czyli to jest ten ich cały przywódca tutaj, tak? No dobra, zajrzyjmy może do niego. Przy okazji zdemolujemy mu, oj, skrzyneczka jest. Zamknięte, osobiste rzeczy z Korvadafuk. Tak jakby można było z nim walczyć. Przy niektórych bossach mieliśmy zamkniętą skrzynkę, znaczy może przy kilku, dosłownie. Może za chwilkę. Tu jest jakiś kupiec. No ale no co, no tutaj... Nie sądzę, żeby dla nas jakiś wybitny przedmiot był. Chyba, że grenadierski pistolet, może, jakiś fajny. Nie, nie ma takich rzeczy. Rękawiczki. Sprawdzam te zielone przedmioty tak na szybko. Ej, czemu to zniknęło na chwilkę? Ej, to się, co, to się przelosowało, czy o co chodzi? Nie wiem. Ej, tutaj coś się... Ale jak to tak? Na jakiej zasadzie się przedmioty przelosowują w tej grze, powiedzcie mi? Co jakiś tam czas określony po prostu? Dobra. No, coś zielonego, medal odporności, kwasy, trucizny. Nie, chyba nic ciekawego. O, tu jeszcze ktoś jest na przykład. Arina. To ty musisz być tym dziwnym gościem. Słyszałam plotki o twoim przybyciu. Co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi, co się dzieje w tym miejscu? O co ci właściwie chodzi? Ta wioska, jak to możliwe, że jest w takim dobrym stanie? No więc, nieznajoma, jesteśmy bardzo sumienni. Ciężko pracujemy i nasi opiekuńczy dowódcy dają nam wszystko, czego potrzebujemy. Masz na myśli Skorva Egdenora? Tak, oczywiście. My wszyscy całkowicie oddaliśmy się w jego ręce. W zamian za to zapewnia nam bezpieczeństwo i zaspokaja głód. Musisz zjeść, zanim odejdziesz. Nie chciałabym, żebyś padła z głodu tam, na tych bagnach. Albo co gorsza, skończyła jako czyjś posiłek. To brzmi jak groźba. Och nie, głód to potężna rzecz. Musisz jeść, albo popadniesz w szaleństwo. To lekcja, którą te stwory na bagnach wzięły do siebie. Postaram się o tym pamiętać. No dobrze. Jeszcze się może tu przejdę. Kawałeczek. Demolowaliśmy ten domek? Chyba jeszcze nie. Nie ma co demolować w nim. Czyli takie Barrow Holm, tak? Tu jest jeszcze jakiś dom. O, taki większy. Zauważcie, tu jeszcze gdzieś można wejść. Momencik. O, mam. Może tutaj możemy coś wysadzić, coś znaleźć. Nie. A tutaj na dole? Zaraz, bo... Chodzi mi o dół tej części tutaj. O, ta szafa jest niezniszczalna.
Czy można tutaj jakoś wejść gdzieś na dół? Pewnie nie można. No, może jeszcze gdzieś coś się ujawni. Nie, dobra, porozmawiajmy z tym przywódcą, który ma tam taką zamkniętą skrzyneczkę. Zobaczymy. Witaj, podróżniczko. Mam nadzieję, że ten dzień będzie ci sprzyjał. Zostań na trochę, jeśli potrzebujesz odpoczynku. Coś mi nie pasuje w tym miejscu. Nie wiem, co sugerujesz, podróżniczko. Paranoja czy co? No, ale to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, jak się mają dzisiaj rzeczy. Dobra, ten przepis brzmi dziwnie. Nie wiem, co masz na myśli. Osobiście nie smakuje mi szczególnie krwawy kawał mięsa, ale nie mam za złe innym takiego gustu. Czy to naprawdę takie trudne do zrozumienia, że miejsce tego typu może się rozwijać nawet w takim stanie świata, a ty ciągle wyszukujesz tu jakieś problemy? Ta rozmowa z Wendigo jest niepokojąca. To po prostu realia życia w tych stronach. Agdenbog to niebezpieczne miejsce wypełnione równie niebezpiecznymi bestiami. Musimy przedsięwziąć odpowiednie środki, by nie zostać ofiarami czegoś podstępnego. Na pewno to rozumiesz. Ale jaka rozmowa z Wendigo? Znaczy co? Szukam fetysza z Agdenbog. Jeśli nawet mamy w swoim posiadaniu to, czego szukasz, dlaczego mielibyśmy tak po prostu ci to przekazać? Obawiam się, że jeśli chcesz czegoś od nas, musisz dać coś od siebie. Znaczy co, to jakaś frakcja też jest? Jest konflikt? Czemu tego potrzebujesz? No a ty? Szczerze, to po prostu sprowadza się do obecnej rzeczywistości. Żyjemy w brutalnym świecie, gdzie wielu zwyczajnie bierze co chce bez żadnego spoglądania na innych. Widzę to jako szansę na współpracę, wzajemny zysk. No to teraz mamy dylemacik, tak? Ale no nie podobają mi się oni zbytnio tutaj. Nie wiem, jakie są korzyści z tej frakcji, jeżeli to frakcja, ale obiecaliśmy przynieść ten fetysz, to przyniesiemy fetysz. Nie mam czasu na gierki, oddawaj fetysz z Agdenbog. Może co, przepraszam, grozisz mi? Nie przyjmujemy tego dobrze w tym miejscu. No dobra, czy mogę otrzymać fetysz z Agdenbog? Jeśli nawet mamy... Aha, to co samo mówi. Should we just hand it over? I'm afraid if you... Why do you? Oh, but Frank, pardon me. Are you making threats? We do not take kindly to that here. Dobra, biorę co mi się podoba. Zostań wrogiem Barrowholm. Czyli pewnie muszę przygotować się do walki. Łapanie! Coś tu wyszło. Coś tu wyszło i coś tu się właśnie zaraz fejczy. Tak jest. Klucz do piwnicy w Barrowholm znalazłem. A mogę tę skrzyneczkę teraz wziąć? Nie, zamknięte. Jak to? Proszę mi to otworzyć. Może jakbym się do nich przyłączył, co? No dobra, i czyli co? Fetyszu nie mamy. Zwyczajny kuty klucz. Wygląda jednak na znacznie starszy i bardziej zużyty niż wszystko w Barrowholm. Przedmiot związany z zadaniem, czyli pewnie musimy wejść do jakiejś piwnicy i tam znajdziemy ten fetysz. Proszę mi skrzyneczkę otworzyć. No to pytanie, ci inni też mnie będą chcieli bić? Oj, znikli z mapki. Ta. No dobra. No to taki dosyć nowy motyw. Doskonały pałasz poleciał biały. Ci oni tu jeszcze stali, tutaj jakiś stoi. No to tyle, jeżeli chodzi o Barrowholm. Zrobimy tutaj małą rzeźnię. Ja w ogóle dostaję expa za te istoty? No tak średnio, co? No to sobie nie pojedzą już. Taka sytuacja. A, tutaj, wejście do piwnic Barrowholm, dobra. To co, idziemy tam chyba od razu, nie? Po drodze jeszcze jak kogoś zobaczymy.
to nafaszerujemy go kanistrami. Agdenbok. O, może tutaj od razu sobie zobaczymy. Może jest jakiś sekrecik. Pokręcę się tutaj troszeczkę. Czyli działamy dla sabatu cały czas, tak? Dla tych wiedźm. Wydają się bardziej sympatyczne niż ci goście tutaj różni. Nie wiem, czy z mechanicznego punktu widzenia to był dobry wybór. Klucz z korwa zdaje się pasować do drzwi tej piwnicy. No to wchodzimy. Może niebezpieczne włości? Tak, to są niebezpieczne włości. Okaleczony. Potwory spowalniają cię z każdym trafieniem, ale równocześnie uderzają wolniej. No chyba ja ich. 67. Znaczy 67 poziom. Co to za istoty? Wendigo, tak? Dobrze. No to robimy tutaj masakrę. Dwuręczna broń dystansowa. Elementarna wymiana iskandry i ogniste uderzenie. To samo tutaj. Oho, bohater. No tylko tak resów za bardzo mu nie zmniejszyłem. Wrogi bohater zabity. Czyli dla sabatu pewnie będziemy... A, co? Nie ma... Nie ma punktów frakcyjnych? Jak to? Przepraszam bardzo. Co to ma znaczyć? No dobra, jak nie ma, to nie ma. Coś tam jest. Wejście do leża Wendigo. Ale to dobra, za chwilkę pójdziemy tam. Jeszcze przejdźmy się może tutaj. Chociaż pewnie wszystko jedno. Racje żywnościowe. No dobra, zobaczmy. Nieumarły człowiek, czyli mamy truposzczaki. I mamy opuszczony totem duchów. Nie, tu nigdzie nie wejdę. I jest gwiazdka. Wejście do leża Wendigo. No to tam pewnie właśnie będzie. Ta, przeszukaj piwnicę w Barrowholm w poszukiwaniu fetysza Agdenbok. Nie zauważyłem tego. No to tak też zrobimy. Tu są jakieś zwłoki. A, w sumie był taki komentarz nawet. Tam ktoś pisał, że jeśli oszczędzę ich, to coś tam, nie? Faktycznie. Można ich było oszczędzić, no ale to musiałbym się pewnie do nich przyłączyć, tak? I walczyć z sabatem, podejrzewam. Czy nie? Czy nie byłoby konfliktu? Nie wiem. Zobaczymy, jak oddamy questa, co się stanie. A w ogóle pojawiła się jakaś taka frakcja tutaj od nich? Zakon czuwających, nadprzyrodzone potwory, gang Cronleya, nie, nic takiego nowego. Materialna forpoczta. W ogóle da fuk? Czemu to tak mało tego jest? Gdzieś tam musieli się oni nam przytrafić, pewnie przy jakimś zadaniu. O, a co to? Poprzez ciało stajemy się jego wybrańcami. Zaraz zobaczymy. No, takie sekciarskie zapiski pewnie. Nie zawsze lubiłam ten smak. Z początku uważałam, że to nie do zjedzenia. Mięśnie były twarde, a smak sprawiał, że ciężko było to przełknąć, zwłaszcza surowe. Skorf jednak twierdził, żeby w pełni pojąć dary Wendigo, musimy nauczyć się radować jego naturalną postacią, zamiast polegać na przyprawach czy płomieniu. Z początku miałam opory, podobnie jak inni, ale z czasem zaczęłam przychodzić, by poczuć smak świeżej krwi spływającej po moich zębach i metaliczny posmak na mym języku. Trochę pomógł głód, to na pewno, ale teraz czuję podniecenie na samą myśl o świeżej ofierze. Sądzę, że właśnie to miał na myśli Skorf, kiedy wspominał, że w ten sposób stajemy się bliżsi naszemu mistrzowi. Dreszczyk emocji, tej energii, tej zmiany. Czuję tę zmianę, ona rośnie we mnie. Zaczyna się od ciemniejących oczu, jak głęboki karmazyn.
Inni, bardziej doświadczeni, doznają bólu kości przeszywających ciało. Skorw zapewnia jednak, że to normalne i minie. Pomimo wszystkich zmian, jakie to powoduje, teraz oczekuję tego z wielką radością. Pragnę jedynie być bliżej niszczyciela. Tak napisała Olidia. No takie jakieś... takie motywy związane z kanibalizmem, no, się tutaj uskuteczniają. Wejście do jaskini, dobra, zostawmy to na razie. Jeszcze rozejrzyjmy się na tym poziomie. Chyba jestem zadowolony z tego powodu, że do nich nie dołączyłem. Ludzkie szczątki. Idziemy obadać totem. O, tutaj jeszcze ludzkie szczątki. Jakiś sekrecik może znajdę? Nie bardzo. Wendigo obdartus. I dużo żelaznych monet. Czyli już wiemy pewnie, że jakbyśmy do nich dołączyli, to byśmy pewnie nie dostali tego klucza, tak? A może by nam dali ten kluczyk? Bo coś tam mówił, że jeżeli on ma coś zrobić dla nas, to my byśmy musieli zrobić coś dla niego. Może by nam dał jakieś zadania, może by oddał ten fetysz. No ale nie chcę dołączać do kanibali. Opuszczony totem duchów. Okay. No ładnie to rozpracowaliśmy. No przepisu, nie, jest jakiś przepis, ale nie na to, czego potrzebujemy. To jest jakiś znak gwałtownego rozkładu. Medal. O, osłona antyuderzeniowa, no ale... Zdolność defensywna fajne, zdrowie fajne, budowa ciała fajne, odporność na przebicie fajne, na witalność fajne, zmniejszony czas ogłuszenia fajne. No fajne, pewnie nie będziemy z tego korzystać. Co my tutaj mamy? Rękawiczki. Kask. Kiedyś to były fajne kaski tam w drugim akcie, te kościane, czy jak one się tam nazywały. Dobra, to nie, na ramienniki. To był taki etap wtedy, kiedy sobie te kaski przeglądałem. Jednoręczny sztylet, taki pod trucizny, tak? Możemy wziąć na sprzedaż, nogawice nie bierzemy, arbalest... nie chcemy, a to jest przedmiot epicki, podręczny, drozgocąca gwiazda dla arkanisty. Wyjący wiatr. Otacza cię gwałtowny wiatr, który chłodzi twych wrogów do kości. Też sprzedamy. Miażdżyciel. No i jakiś tam kask z wielkim pancerzem nawet. Okej, chodźmy dalej. Musimy tu wszystko dokładnie wysprzątać. Niebezpieczne włości, więc ten exp idzie troszeczkę szybciej, wiadomo. Poza tym dużo skrzyneczek. Tak, ja mogę strzelać, bo to na zasadzie... O, skrzyneczka. Jak rzucimy bombę i działa taki krótki cooldown, no to jak działa cooldown, to nie mogę bomby rzucić w drugi raz, to ta postać sobie po prostu strzeli wtedy w coś. Dobra, tutaj się ładnie zapętliło. No chodźmy do tego leża, zobaczymy. Co to za Wendigo tam będzie taki wyjątkowy siedział. Rozprawimy się z nim. Ale ostrożnie. To co prawda nie jest jakaś lokacja kościano-kluczowa, jak ostatnio mieliśmy. Ale lepiej zachować ostrożność. Aha, tam coś jest. Pożaracze jacyś. Ludzkie zwłoki. No, takie już objedzone do kości praktycznie.
Tu jeszcze ludzkie szczątki. Ile mamy kasy? 534 tysiące. O, tu jeszcze coś jest. No i szukamy tego fetyszu. Jakie, patrzcie na ten szkielet tutaj. Co to w ogóle ma być? O, może im tam coś zarzucimy, co? Może przyjdą tutaj do mnie. Tam skrzyneczka na dole jest. Okej. No, sporo tych przeciwników. XP idzie pomalutku. Jaka tu jest masakra. Racje żywnościowe. Nie żeby były jakoś bardzo potrzebne. Więcej żelaznych monet. O, była gwiazdka przez chwilę, widziałem. Łyknę sobie miksturkę z energią. Bo kto bogatemu zabroni pić miksturki z energią? Dobra, troszeczkę się może jeszcze cofnę. Tu na pewno widzieliśmy skrzynkę, no właśnie, z góry. Jest. O, chodźmy jeszcze sobie tędy. Więcej... A nie, to racje żywnościowe chyba też były. Może tam wrzucimy im coś, nie? O, o, coś znalazłem, gdzieś wlazłem. Uwaga, co tu jest? Aha, zwłoki po prostu. Z rękawiczkami, lodowy kolec i medal. Odporność na krwawienie, na chaos. No, takie sobie, nic tu więcej nie ma. Na pewno. Chyba na pewno. Jakby co, szczelinę można tutaj sobie otworzyć. Tak, żebyśmy z buta nie musieli wracać długo. Ta, tu się ładnie zapętliło, tylko jeszcze może na wszelki wypadek tą dróżką z... Aha, tutaj wszystko było, bo wiecie, szliśmy tą dolną tam. No ale mimo wszystko łatwo poziomu to tutaj nie będzie zdobyć na pewno. A tam jest górą przejście. Dobra, chodźmy tędy. Może tu jakoś przez wodę? Nie da się. O, zbliżamy się. Jest tam. Oho, idzie coś. Dobra. Nie wydaje się jakieś bardzo silne. 70 poziom ma. Nie trzeba mikstur na razie używać. No i tyle. Wrogi bossior pokonany. Fetysz z Agdenbog. Mamy go. Mamy go, to jest przedmiot questowy, więc dla zasady umieszczamy go w tej zakładce. W ogóle przepisu się nauczę od razu. Mamy fetysz. A co to my tutaj mamy też? Nakrycie głowy, mściwy ogień. O, o! Mściwy ogień. No ale, no tego nie będziemy przecież nosić. Jak my tam mieliśmy? Na 68 poziomie możemy zrobić ten fajny przedmiot legendarny, nie? Na głowę. Mieliśmy tam. Kwasy trucizny tutaj są. No nie jest zły ten przedmiot. Jest ta budowa całe ciała, przebiegłość, duchowość, czyli wszystkie staty, jest zdrowie procentowe. No ale no co, mściwy ogień? Które to dokładnie było? Ten mściwy ogień to był...
bo my to gdzieś z tego korzystaliśmy, nie? O tutaj, właśnie, to był mściwy ogień, to była ta aura. Ale aura to... Nie bierzemy tego. Jednoręczna broń dystansowa, słaba, mamy najeżone futro i oko Wendigo. 70 poziom wymagany. Do replikujących pocisków taki przedmiot specjalny. Medal. Ja wiem, nie, słabe. Niszczyciel. Są jakieś zapiski, są... Są jakieś szczątki. Okej, a w ogóle chciałem sobie jeszcze przeczytać coś o tym. Ten fetysz wydaje się być uszkodzony, pewnie przez nieumiejętne używanie, ale to właśnie jego poszukiwała Garadia. No i właśnie to będziemy musieli zwrócić. No, tu jeszcze coś jest. Symbol podróżnika i tu coś jest. Złom. No to chyba wszystko, nie? Wydaje mi się, że wszystko. Otwórzmy sobie szczelinkę, pójdziemy w takim razie może tą drugą drogą, zobaczymy, czy to się jakoś łączy, czy co. Aha, tutaj jest, dobra, coś do zniszczenia. Czy to się połączy z tym Barrowholm tam? To gdzieś tutaj prowadzi. Nie wiem, to chyba jednak powinienem obadać najpierw to Barrowholm dokładnie. Jak mi się wydaje. Zanim pójdziemy tą drogą. Pierścionek jakiś tutaj w ogóle poleciał. I sygnet, który też jest pierścionkiem. Oczywiście. Nie, to wiecie co? Chodźmy może oddajmy tego questa, skoro już używam tej szczelinki znowu. I jednak wrócimy do tego... Barrowholm, czy jak to tam było. Dokładnie przeszukamy jeszcze tę osadę tam na obrzeżach. Póki co zadanko. Powróciłaś. Czy jesteś gotowa, by dopełnić naszej umowy? Proszę bardzo, zgodnie z obietnicą. Losy tych złodziei nie są nam znane, jednak jedyne co ma znaczenie to fakt, że ten fetysz jest znowu w naszych rękach. A teraz nasza część umowy. Co dalej? W niepamiętnych czasach nasze członkini podróżowały do Agdenbog, by opanować mroczne wiązania na ołtarzu Ratosha. Ołtarz nie był używany od dekad i teraz leży zapomniany na północnym skraju Bagien. Mimo wszystko w tym miejscu bariera pomiędzy rzeczywistościami jest najcieńsza. W jaki sposób ma mi to pomóc? Ołtarz Ratosha to rzadkie miejsce w Kern, gdzie jest możliwe przebicie zasłony rzeczywistości. Oznaczyłam pamiątkę po Ulgrimie poszukiwawczymi runami. Połóż ją na ołtarzu, a droga do pustki powinna stanąć otworem. Czy znajdziesz tam żywego przyjaciela, czy może tylko skażone kości, tego nie umiem powiedzieć. Jednak pustka może ci zaoferować coś więcej niż tylko ratunek dla Ulgrima. Niegdyś służyła jako sposób na pokonywanie wielkich odległości, choć nie zawsze z przewidywalnymi skutkami. Jeśli tylko kult Chtona otworzył jakieś szczeliny niedaleko Malmout, wtedy być może jesteś w stanie użyć pustki jako tunelu. Nie mogę obiecać sukcesu, ale być może to będzie jedyna szansa na uratowanie Ulgrima i dostanie się do Malmout. Szukaj ołtarza Ratosha na północnym skraju Agdenbog ponad Barrowholm. Życzę ci szczęścia. Mówisz, że nie używacie już tego ołtarza? Dlaczego? To opowieść wypełniona mitami i legendami, ale sądzę, że nauczyliśmy się na własnej skórze, że lepiej trzymać się z daleka od mrocznych obietnic tego ołtarza. Żadna z sióstr się do niego nie zbliża. Może nie podoba ci się moja oferta, ale zapewniam cię, że nie ma innego sposobu. W takim razie to chyba najlepsze, co nam pozostało. Bierzemy to zadanie. Dostaliśmy pamiątkę po Ulgrimie, naznaczona magią Sabatu. Powinna, miejmy nadzieję, otworzyć drogę do Ulgrima.
Dobra, mamy postęp. Pamiątka po Ulgrimie. Dobra, aha, jeszcze mieliśmy te zapiski. Niszczyciel, zobaczmy. Niesprawiedliwość. To jest opowieść o wielkim. Zdrada i niesprawiedliwość. Niszczyciel chodził niegdyś pośród nas w formie pięknego stworzenia, uosobienia naturalnej równowagi. Wzrastał wśród współwyznawców i przynosił im wiele darów, ale nie tylko on został pobłogosławiony taką mocą. Bóg bestii zaczął zazdrościć niszczycielowi wyznawców. Pod osłoną nocy ten bóg zakradł się do leża niszczyciela i z pomocą jego oprawców wygnał wielkiego z tego świata. Bezcielesny i zapomniany niszczyciel miotał się w swym duchowym więzieniu. Pragnął powrócić do tego świata i odpłacić za krzywdy, jakie go spotkały. Dzięki naszym poświęceniom dzień zapłaty jest już blisko. Powinniśmy stać się zwiastunami jego woli i dobroczyńcami jego miłosierdzia. A kiedy szczęki niszczyciela zamykają się wokół gardła zdrajcy, powinniśmy pić jego krew i wznieść się ponad nasze słabości. To zapiski, które znaleźliśmy tam w tej piwnicy, tam gdzie ten Wendigo tam niby był, nie? To nie są zapiski dotyczące tego sabatu, nie? To pamiętajmy o tym. Garadia, coś jeszcze chcę nam powiedzieć. Skoro już tu jesteś, może moglibyśmy coś dla siebie nawzajem zrobić. Ale że co? Odkąd fetysz Zagdenbog został skradziony, nasze totemy ochronne osłabły i niektóre z naszych ochronnych czarów zawodzą. Mówiąc wprost, jesteśmy narażeni na ataki i nie czujemy się z tym komfortowo. Mamy plany odnowienia naszych barier, ale do tego potrzebujemy nowych materiałów. Jeśli chcesz pomóc Sabatowi, oczywiście nie za darmo, będziemy potrzebować pewnych egzotycznych składników. O, to może te, które zbieraliśmy, co? Po pierwsze, Po pierwsze potrzebujemy kwaśno żrący jad z bazyliszków zamieszkujących Agdenbog. Tylko te dorosłe osobniki mają wystarczająco silny jad. Po drugie, a to będzie dość ryzykowne, potrzebny jest róg z Leafmane'a Alpha. Ci brutale są stworzeniami terytorialnymi, więc bądź ostrożna. Na koniec będziemy potrzebowali rzadkich ziół uzyskiwanych z kwiatu z Agdenbog. Możesz znaleźć go rosnącego na bagnach, ale czasami rosną również na golemach. Czy zrobisz to dla nas? No to już tam mamy to wszystko, nie? Czy tyle wystarczy? Doskonale. Właśnie tyle potrzebujemy. Wciąż pomagasz Sabatowi, a za to jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Mamy teraz potrzebne materiały, ale jest pewne zagrożenie, przed którym nie ochroni nas nawet nasza bariera ochronna. Czy zechcesz pomóc? O, panie. Żelazne monety, reputacja. Mów dalej. Głęboko pod Agdenbog jest przepastna sieć jaskiń, a korzenie rozprzestrzenione są na całym obszarze. Nazywamy tę sieć leśnym runem. To ja tam nie byłem? Setki, a to tam byliśmy, nie? Setki lat temu pojedyncze nasiono zapuściło korzenie w tych grotach. Wzrosło w potężne stworzenie zwane jako Sylwaria. Przez te wszystkie lata skręcała się i gniła, a jej czarne korzenie rozprzestrzeniły się na całe Undergrove, dosięgając powierzchni i wiążąc się z ziemią. Jest tylko kwestią czasu, zanim dosięgnie Sabatu. Trzeba się jej pozbyć, by nowe rośliny mogły rozwijać się w Agdenbog. Znajdź wejście do leśnego runa w Agdenbog i rozpraw się z tym zagrożeniem. No tak się składa, że już uporałam się z tym wynaturzeniem. Nie było ciężko. Dobrze. Być może z czasem nowa roślina wykiełkuje z jej szczątków i przyniesie zdrową równowagę w tym ekosystemie. Nasza matrona, Malostria, będzie zadowolona, gdy usłyszy te wieści. W zasadzie to nalegała na to, by cię poznać. Porozmawiaj z nią, gdy tylko nadarzy się okazja. No to pewnie, 15 tysięcy doświadczenia, reputacja dalej, symbol Driga, ząbkowany kieł, to wszystko znamy, symbol iluzji, to nie wiem, a mieliśmy to, coś takiego? Może mieliśmy. Gdzie jest matrona Malostria? Znajdziesz ją pod nami, w samym centrum azylu. Przeważnie krząta się w rytualnym kręgu. Musimy odnowić nasze totemy osłonne. Osłonne? Okej, okay. Dziękuję. No gdzieś tam już z nią gadaliśmy wcześniej, nie?
No, tutaj stoi. Matrona Malostria. Garadia mówi o tobie w taki sposób, by mi zaimponować. Powiedz mi, młoda damo, czy jesteś gotowa na to, co należy zrobić? Przekonajmy się. Przynajmniej jesteś zdecydowana, bardzo dobrze. Jedna z naszych została opętana obietnicami ducha Wendigo Niszczyciela. Pogubiła się i teraz odprawia mroczne rytuały w środku Agdenbog. Nie możemy dopuścić do tego, by wiedźma tak potężna jak Janaxia została zmanipulowana przez Wendigo. Wszystkie próby przemówienia jej do rozumu zawiodły. Została tylko jedna możliwość. Poszukaj chaty Janaxii ukrytej pod jednym z ogromnych drzew Agdenbog i wyeliminuj ją. No tak się składa, że policzyłam się już z tą zdrajczynią. Wygląda na to, że Garadia nie myliła się co do ciebie. Proszę, w zamian mały podarunek. Łonie, taki mały, 20 tysięcy doświadczenia, 500 reputacji. Duch Wendigo, podstępny duch buzujący mrocznymi siłami, podszeptuje ci obietnicę potęgi i ma rację. Czy jest coś jeszcze do zrobienia? Ha, będziesz katalizatorem wymaganym do odbudowania naszych ochronnych barier. Ale czy jesteś gotowa na to, co nadejdzie? Co mam zrobić? Niedaleko od naszego azylu, w samym Agdenbog, Sabbat przygotował 3 rytualne punkty, by skupić nasze moce w kierunku punktu centralnego, tej okrągłej runy, którą widzisz tu, przede mną. Wraz ze zniszczeniem fetyszu, te okręgi staną się niestabilne, zamieniając się w niezamierzone duchowe pułapki. Jeśli mamy odtworzyć rytuał ochronny, którego używają od dekad nasze siostry, by ochraniać to miejsce, musimy oczyścić te kręgi. To rola przewidziana dla ciebie. Okręgi. Moja magia ochroni cię przed wrogami, ale ty sama musisz wygnać je na dobre. Czy jesteś gotowa? Pewnie, odbuduję te osłony. Aha, mamy oczyścić kręgi. I odprawić rytuał, by odnaleźć Ulgrima. No to takie postępy tutaj poczyniliśmy ładne. Duch Wendigo, to jest przedmiot krafterski, tak? No to mamy go. Świetnie. No to tak sobie ty wpadłem na chwilkę, a się okazuje, że sporo się tutaj dzieje. Co? Może ktoś jeszcze ma dla nas jakieś zadanko? Jak się przejdę tutaj kawałek. Ty nie masz? To niedobrze. A zaraz, a tam kto tam był? Aha, tutaj, no okej, są jacyś strażnicy. Tu jest ten od iluzji ktoś. Tutaj jest emisariusz. Tu się nic nie zmieniło. Ten tu robi te racje żywnościowe. Tutaj stoi ta dwójka cały czas tak samo. Dobra. Ja chciałbym jednak to Barrowholm, tam jeszcze te obrzeża dokładnie obadać w tym odcinku jednak. No jest tutaj, czyli tam na razie może nie idziemy, zobaczmy to Barrowholm jednak. Oczyść wschodni krąg, północny krąg, zachodni krąg. Nie jestem pewien, gdzie ja mam tego szukać. W kręgach jest moc, a przynajmniej tak twierdzi matrona Malostria. Poprosiła cię o poszukanie kręgów mocy w Agdenbog, niedaleko azylu Sabbatu. No dobra. To trzeba się będzie wrócić tam gdzieś. No dobra, będziemy szukać. Ale najpierw tutaj jeszcze. Poza tym nie wszystkich wybiliśmy chyba, po tym jak popadliśmy z nimi w konflikt. Znaczy tu już przeszukiwałem. Może ktoś tu się, znaczy na pewno ktoś tu się jeszcze ostał. A to skąd się tu wziął? Czyli tak, piwnica rozpracowana. To mi się jeszcze widzę, ciągną te lokacje. A jak nasza reputacja w ogóle? Sabbat Agdenbog, tak to wygląda. Honorowany, to będziemy mogli... No właśnie, a tam nie było żadnego kupca frakcyjnego, nie? Nie, czy był? A nie, był przecież, był. Nie, no pewnie, że był. Nieważne. Wszystko pod kontrolą. Dobra, chodźmy sobie tu jeszcze raz.
To wszystko badane? Dobra, zobaczmy na przykład tu, gdzie się idzie. No Agdenbog, po prostu Agdenbog, dalej. Oho, tam coś jest. Zniszczony nadzorca, co to znowu? Co to za nadzorca? Agresywny kieł bazyliszka. Medal, nie chcemy. Widzę totem na mapce. A to dzisiaj poziom wpada znowu. Nie ma cudów. Skrzyneczkę znalazłem. Jakieś duchy się kręcą. O. A tutaj co znowu? Zniszczony nadzorca. Ej, co to jest? Może tu jakoś da radę przejść? Nie. Zniszczony nadzorca. Totem osłaniający. Te dziwne osłony wydają się być nieaktywne. Odsuń się. Tafuk? To może jakieś zadanie, jakbyśmy dołączyli do tego Baron Hall. Jak to było? Nieważne. Zaraz sprawdzę dokładnie. Barrowholm. Tak właśnie. To może wtedy by można coś z tym było robić. Albo to jakieś kolejne zadanie będzie dla Sabatu. W tym miejscu. A to wtedy tutaj za szybko bym przyszedł chyba. Ale skoro już tu idę... Przedmiot magiczny. Kanister, proszę. No ale to my mamy lepsze przedmioty podręczne, magiczne. Okej, tutaj wszystko. Zobaczmy tu. No wszystko pada jak kawki. O, tu gdzieś można przejść, nie? Myślałem, że po wodzie gdzieś sobie pójdę dalej. No tu są jakby takie obszary, ale... O, coś tam jest. Wejście do kopalni. O, kopalnie, może będą te dynamity znowu. Chyba jeden dynamit tylko mamy. Tak, jeden dynamit mamy. Przydałoby się znaleźć jakieś dynamity. Albo zrobić znowu porcyjkę. Trzech dodatkowych dynamitów. Jest awans, poziom 66. Bierzemy budowę ciała. No i dołóżmy dwa kolejne punkty w ten termit jeszcze. Tak to wygląda. Minus 17% odporności na żywioły u wrogów. Obrażenia rosną. No. Nie wiem, czy nie powinienem w ten pasek do arkanisty tam jeszcze dać bardziej. Więcej tych punkcików sobie. No to staty są. Wszystkie praktycznie staty tam dostajemy. Jeszcze bonus do zdrowia, do energii. Statów nigdy za dużo. A teraz mamy tutaj przejście. Już będę miał to poodsłaniane wszystko. Nawet jeżeli coś byśmy tu mieli jeszcze robić, to już tylko sobie pobiegniemy. I porobimy. Trzymamy się tej jednej strony, zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Wendigo znowu. Okej, dużo ich tu. I krzyczą. Zaraz się tam wrócimy, dokładnie obejrzymy to ich obozowisko, ale najpierw jeszcze tutaj. No, jakieś klatki zniszczyłem, ale nikogo tam nie trzymali. Tutaj są zwłoki. Może jeszcze niedawno ten gościu był w klatce. No, zostały zwłoki.
Może tu się przejdzie? Nie. Dobra, tutaj chyba wszystko ładnie obadane. Zobaczmy to obozowisko. Jeszcze więcej zwłok. Więcej Wendigo Obdartusów. Więcej złomu. I upiory. Okej. Chodźmy dalej. A, tu się połączy. Fajnie. Znowu klatka jakaś. Pusta. Czy tutaj też są zwłoki w pobliżu? Chyba nie ma. Agresywna opaska, słaba. No, co tutaj wyszło? Mamy bohatera. Bohater się właśnie sfajczył i kolejny kwiateł poleciał. No właśnie, ciekawe ile tych kwiatów oddaliśmy, bo też je chciała, nie? Ale raczej niedużo, bo mamy 32 wciąż. Aha, no to tutaj sobie fajnie obadałem. Zobaczmy tam jeszcze na górze, co jest. Aha, no i te kopalnie tu gdzieś mają być. Wchodzimy do kopalni od razu? No chyba powinienem. Tak, jest wejście i jest kolejny totem opuszczony. No sporo dzisiaj tych totemów nam się pojawia. Znaczy sporo, no tam... Mieliśmy wcześniej tam jeden, tak? Wejdźmy do kopalni. Zobaczmy sobie, co to jest. Czy to są niebezpieczne włości, czy o co chodzi? To nie są niebezpieczne włości. O co chodzi z tymi kopalniami? Amunicja dotyku diabła. Jakiś kamień. No fajnie, jakby jakiś dynamit tutaj był. Albo więcej niż jeden. Poziom poświęcenia jest. Poziom siódmy nieobliczalnej coś tam, nie? To było to z Rydwanu, tak? Nieobliczalna... Nieobliczalna dusza. Łyknąłem sobie miksturkę z energią, kulturalnie. No takie proste kopalnie. Opaska Zagdenbog znowu. Umiejętności dla żołnierza może zwiększać. No fajny ten termit, co? Ogólnie dodatkowy efekt wizualny mamy. Totalna, jedna wielka rozpierducha tutaj jest. Dobra, nasycony dotyk duszy. Co to jest? Rękawiczki. No, takie sobie. No, te jaskinie się takie pokrętne tu zaczynają robić. Chodźmy tymi torami się przejdziemy. No, szybko ten level idzie nawet. Jak na ten etap gry, mi się tak wydaje. Zwłaszcza, że to nie są niebezpieczne włości, ale naprawdę dużo tych istot tu jest. I summa summarum, doświadczenie rośnie. Chodźmy może tędy. Oho! Skarb, dynamit potrzebny. Ta skrzynia jest zabezpieczona przy pomocy ciężkich łańcuchów. No to otwieramy. W tej chwili nie mamy dynamitu już. Trochę taka lipa. No trzeba by zrobić. Albo znaleźć, na przykład w takich kopalniach.
O, tam są skrzyneczki. Może ja teraz tutaj nie wejdę. O, chociaż nie wejdę tutaj, okej. To zobaczmy od razu te skrzynki. Tutaj możemy coś zniszczyć. Rękawiczki słabe. Okej, tutaj wszystko. Dobra, załóżmy, że to się połączy tam z tym na górze, to pójdziemy tędy zobaczyć. Nie, no nie połączy się. No nic. Tam coś jest, ale mnie nie zauważyły jeszcze te istoty. Rzucę tam tym wszystkim. No, a takie sprawy te kopalnie wygląda na to. Trochę się tu jeszcze pewnie pokręcimy. Oby miały jakieś inne wyjście w innym miejscu, bo jak będę się miał z buta wracać, no to nie będzie miło. Znowu opaska, taka pod żołnierza. No, jest dynamit, patrzcie na to. Tak czułem, że jak kopalnie, to będzie też dynamit. No może jeszcze jakieś będą te dynamity. Szukamy dalej. Czyli jeden dynamit zużyliśmy, jeden znaleźliśmy. Mutująca posoka, no tego to mamy dużo. Czy tu będzie bosior w ogóle jakiś w kopalniach? Pewno jest totem znowu. Idziemy do niego od razu. Uwaga, dziki totem. Porobiony. Schemat. Nasycony odłamek niebios oraz glif powstania Feniksa. Co to jest? Sprowadź niebo na swoich wrogów, czyli to, czego obawiają się galowie, tak? Takiego skida właśnie, żeby niebo nie spadło im na głowę. Wykuty z serca spadającej gwiazdy. Dobra, bierzemy glif powstania Feniksa. Aha, glif, czyli ten do movement, to taki movement skill, tak? Powstały z pola bitwy jak powstań z pola bitwy jak Feniks, wyłączając się z walki w płomiennej chwale. No dobra. Zobaczmy, co tutaj jeszcze wypadło. Koronetka. Słaba zbroja. Taka sobie. Wisiorek duszy. Może to coś fajnego. Strażnik ducha. Wejdź częściowo w świat duchów, chroniąc się przed wysysającymi energię życiową czarami i atakami fizycznymi. No, takie sobie. Nieortodoksyjna praktyka a la Kriana przekształcania esencji życiowej w siłę magii nie spotkała się z entuzjazmem w Gildam Arcanum. Coś takiego mieliśmy już, pamiętam ten opis. Duże obrażenia ogniowe i od podpalenia. No, ale poza tym ścieżka ognia. Takie sobie też. Tarczy to nie chcemy, zbroja. Byle jaka. No w każdym razie totem porobiony. Zobaczmy tutaj dalej. Striggerowałem jakieś kraby, duchy. Jeszcze. Oho, widzę skrzyneczkę taką trochę lepszą. Strzeżoną. Wyszedł kraboszczak, bohater. I dla inkwizytora pasek.
I reputacja dla Sabatu dalej. Jakaś kapliczka by się przydała. O, dzień dobry. Czy to ma jakieś obrażenia? No, nawet w sumie. Użyłem miksturki, ale tak sobie postanowiłem przy nim postać przez chwilę. No ale myślę, że termit tam ładnie mu obniżył też te odporności. Szybko padł, jak na takiego wielkiego kraba chyba, co? Olej pochłaniacza życi. Pochłaniacza życi. Piekielne trapy, a nie trąpy, co ja czytam. Osłona antyuderzeniowa, no buty takie. Wybuch płomieni. Tworzy wokół ciebie wybuch piekielnych płomieni, które podpalają otaczających wrogów. No takie butki. No my mamy fajne butki. Też weźmiemy na sprzedaż, tylko żebym się nauczył tych przepisów i w ogóle dynamit musimy tu przełożyć, zrobić porządki. Miksturki nam się już tutaj cały stack zebrał. A co to? Dobra. Czyli taki wielki krab był bossem tych kopalni. Tutaj jeszcze coś było, więc się przejdę. ...66 poziom. No jeszcze dwa levele i sprawdzimy, czy mogę zrobić to fajne nakrycie głowy, takie legendarne. Mam nadzieję, że mam wszystkie składniki. W końcu to nie jest jakiś super mityczny relikt, nie? To tylko legendarne nakrycie głowy. To chyba żadnych mini reliktów. O, coś znalazłem. Nie potrzebujemy do takiego typu ekwipunku. Kamasze słabe, to imperialny pas. Nie za ba... A co to było? To 60? Zdolność defensywna, nie? Nakrycie głowy, granat. No, takie pod granat przedmioty wypadają w tym dodatku ciągle. No, ale sekrecik kolejny znaleziony i... Jeszcze tam zajrzę. O, tutaj. Czy ja tu byłem? Nie wiem, ale nic tu nie ma. No to wszystko. Kopalnie obadane, bosior zabity, dynamit przechwycony, skrzynka rozwalona dynamitem też. Muszę tu jakoś wejść, wszedłem. I jest fajnie. Kawał drogi. O, wiem co zrobię. Wykorzystujemy miksturkę do speeda. Teraz tylko muszę tutaj trafić, bo ja się tu zacznę kręcić, to... Miksturka do speeda. Ta tutaj. No, akurat miksturka przeminie. 2 sekundy, 1 sekunda i wychodzimy. Tak sobie z niej skorzystałem. No i dobra, chodźmy dalej. Mamy jeszcze ten totem na pewno. Do zrobienia. Ach, tutaj pominąłem takie. Ale to jakoś od drugiej strony tam jeszcze wrócimy. Złom. Jest skrzyneczka. Więcej skrzyneczek. Ktoś się tu rozbił. Oho, a co to? Znowu jakieś przejście. Jak to wszystko pada tu? Oho, jest ukryta lokacja znowu, ze skrzynką. Może jakiś bosior tu wyjdzie, czy nie? Nie, kwiateł został. No, ale coś znowu znalazłem. Zbrojka słaba. Może gdzieś tu dalej się idzie? Nie. Dobra, tutaj chyba wszystko. Taki drobny sekrecik. Żony futro. Kolejna klatka, ale taka, w
której nikogo nie ma. No dobra, chodźmy tu dalej. Musimy dotrzeć do totemu w końcu. Na razie trzymam się jednak jednej strony. No, trochę tych lokacji tutaj dzisiaj mamy do badania. O, fajne klimaty z tymi lasami znowu. A tu co się dzieje? Co to za aurę oni mają? Żelazne monety. No, tu dużo ich ruszyło na mnie. Czego oni tu pilnowali? Chyba niczego szczególnego. Ej, maści leczący. Coś tu znowu. Aha, no to jest znowu to, co mieliśmy wcześniej. Ale z tym nic nie możemy zrobić. Przynajmniej w tej chwili, ale podejrzewam, że to mogło być właśnie coś questowego związanego z tym Barrowholm. Bo to tak blisko tej osady. Gdzie tu się idzie znowu? Trzeba będzie jeszcze tam wrócić, dokładnie wszystko badać. Tutaj to oko, tak? Wcześniej nam leciało. No tak ciemno się tu zrobiło. Oho, co tu się dzieje w ogóle? Nie wiem, czy ja nie za daleko zaszedłem tu gdzieś. Da fuk. Ołtarz! To ten ołtarz! Ołtarz ratosza, to mieliśmy tu dotrzeć. Może to jakiś punkt nawigacyjny będzie, ale kolejny punkt nawigacyjny to tam był. Samotna straż jakaś. Za takim eterem, a tutaj właśnie jest eter. Ale oho! Dobra, to tutaj pewnie właśnie musimy umieścić ten przedmiot, który przy sobie mamy, ten questowy, tak mi się wydaje. Ołtarz ratosza. Tak, to musi być ten ołtarz, o którym mówiła Garadia, emanuje mrocznymi mocami. Rzeczywiście, przesłona między rzeczywistościami jest tu bardzo cienka. Z pomocą pamiątki po Ulgrimie powinno ci się udać użyć mocy tego ołtarza do rozpoznania miejsca jego pobytu w pustce. Spróbujmy. No jest, chtonicka szczelina, boskie dary. Bierzemy, no ale w szczelinę to jeszcze nie wchodzimy. Dobra, musimy... No, się tutaj za bardzo zapuściłem chyba jednak. Musimy to na tyłach wszystko obadać sobie. Boskie dary. Miałyśmy się za roztropnych, mistrzów tej sztuki, ale arogancja często prowadzi do tragedii. Przy pomocy ołtarza ratosza rozwinęłyśmy proste czary naszych przodków. Stałyśmy się młodsze, silniejsze, potężniejsze, ale wszystko to blednie wobec pełnego potencjału tego ołtarza. Sięgnęłyśmy poza krainę śmiertelników, wiążąc duchy do naszej woli i zmuszając ich do ujawnienia starożytnych sekretów. Ale i to nam nie wystarczyło. Pragnęłyśmy więcej i wiedziałyśmy, gdzie tego szukać. W nadprzyrodzonym świecie. Nadprzyrodzony świat to dziwna rzeczywistość, gdzie nie mają w pełni zastosowania prawa naszego świata, a magia pozostaje nieokiełznana. Stworzenia, które go zamieszkują, są jak zwierzęta, ale jednocześnie nimi nie są. Niektóre władają podstawową magią, a inne mówią językiem, którego nie sposób zrozumieć. Ale dla nas to tylko źródło wielkiej magii. Zaczerpnąć z tego świata oznaczało posiąść niewyobrażalną moc,
Jednak taka arogancja nie pozostała niezauważona. Zebrałyśmy się pod pełnym księżycem. Wspólnie byłyśmy w stanie używać ołtarza jako przepustki do nadprzyrodzonego świata. To miał być nasz największy triumf, ale zamiast tego okazał się najbardziej upokarzającym. Na naszą komendę runy na ołtarzu zaczęły świecić, a potem... nic? Czar przestał działać, a my zostałyśmy odrzucone przez falę buchającą z jego środka. Coś nadeszło. Stanęły przed nami trzy przerażające byty. Sama ich obecność niemal nas oślepiała, zaś ich gniew był absolutny. Patrzyłam, jak moje siostry przepadają w nadprzyrodzonych płomieniach albo rozpływają się pod wpływem wzroku tysiąca spychających je w otchłań oczu. Inną z kolei oplotły pająki i pożarły do samych kości. Została tylko nasza trójka, zastygła w przerażeniu, podczas gdy bogowie, których zlekceważyłyśmy, ukarali nas za naszą arogancję. Potem, tak jak się pojawili, tak zniknęli. Z początku zastanawiałyśmy się, czemu nas oszczędzili, ale z czasem zdałyśmy sobie sprawę z prawdy. Żyjemy, by nikt więcej nie powtórzył naszych błędów. Jeśli to czytasz, przyjmij nasze ostrzeżenie. Zawróć i opuść to przeklęte miejsce. Wymasz je z pamięci, inaczej bogowie powrócą wraz z ich niewyczerpanym gniewem. Przekonały mnie. Wycofujemy się stąd, idziemy tam. No. Musimy to wszystko tam obadać na tyłach. No zobaczymy. No jeszcze trochę do obadania jest. O, tędy sobie pójdziemy. Dobra, może być. No, trochę dzisiaj tego się udało obadać, nie? Jeżeli chodzi o tereny. Oko Wendigo znowu poleciało. Tutaj taki most nad Czarnym Kanionem. I bohater, za którego być może jakąś reputację dostaniemy, tak jest. Odcisk krwawego żniwiarza, medal, pancerz i broń należąca do najbardziej spragnionego krwi skrytobójcy całego Kern. Obrażenie od krwawienia. Nocne ostrze, szaman. No takie na sprzedaż. A tu jakaś sakwa. Czyniła cuda dla Fricika, służąc mu wiernie latami. Pasek to jest, plus 2 do nasyconego ogniem, słabe. Dobra. Tutaj może też jakieś questy będą, co? Z czymś? Nie wiem, tutaj w ogóle tak jakby coś mnie atakowało, nie wiem. Bo nam się skille aktywują. O, tutaj może coś da radę wejść w ten cypelek mały na mapie. Nie, nie da się wejść. Tu nic nie schowali, tutaj nie ma przejścia. Ale tu jest. Po korzeniach. Natura zrobiła przejście. Dobra, chyba szybciej będzie w ten sposób. Dobra, tu musimy obadać i te fragmenty musimy obadać. No to mamy oczyścić te kręgi, tylko że żebym ja jeszcze był pewien, gdzie one dokładnie są, to byśmy nawet dzisiaj to już zrobili. Gdzieś w pobliżu tego sabatu niby tam, tak? Z tego, co było w opisie questa. Nie zostawiłem tu jeszcze kogoś gdzieś. Tam trzeba jeszcze zajrzeć. Dobra, tędy chodźmy, da radę. Kogoś pewnie zostawiłem i się tam chowa pod kamieniem gdzieś, bo się boi. No tutaj tak pustawo.
Tutaj też. Aha. Górka odpadków. No tutaj z tym nic nie zrobimy. Kieł bazyliszka. Ten totem tam znowu widać na mapce. Trzeba to rozpracować. Dobra, wejdę tutaj. Jeszcze zobaczę. Może gdzieś się można przycisnąć. No nie. Dobra, tędy sobie pójdziemy. O, może tutaj jakaś kryjówka? Nie. Zwłoki. No i tutaj końcóweczka już. Kopalnie porobione, zaraz zrobimy ten totem i... No i nie wiem, mogę te kręgi jeszcze tam spróbować, poszukać ich. To taki długi odcinek by był, nawet bardzo długi. Tak na miarę robienia tych lokacji kościano-kluczowych czasami. O, nasze stare znajome korzenie. Agresywne. No dobra, no to w takim razie totem. Szybko poszło, co? Pobiliśmy chyba taki rekord. Equilibrium, schemat. To jest pasek dla Inkwizytora, dokładnie pod pieczęć Inkwizytora. Odporność na eter i tak dalej. No taki schemacik. Traper, nie chcę, wisior. Słaby. To ostrze niegdyś skażone obrzydliwym dotykiem chtoników, dzisiaj przywrócone do pierwotnej chwały przez Luminarii. Fragment nieba. Czyli znowu to przeciwko galom, tak? Rękawice. Nasycona wola padali. No, też nie dla nas. Czyli tak, tego się możemy nauczyć. Na pewno wszystko tutaj, wszędzie. Aha, tam jeszcze coś. No dobra. Skoro tak, to trzeba tam zajść. Korzenie. No i te kręgi. Jak tam w ogóle ta reputacja? Sabat. No jeszcze trochę brakuje, no dużo nawet. Ale jak zrobimy dla nich to zadanko z kręgami, to może wywalą dużo tej reputacji. Fajnie by było. Pieńkiem sobie przejdę. Czasem tak można. O, tutaj może coś schowali? Nie? No to jeszcze raz pieńkiem. Coś może striggeruje pod koniec? Tu skrzyneczkę znalazłem. O, no i bohaterowie. To ważne miejsce. Co tu się dzieje? Uważajmy. Może to starożytni są? Bo taka trójka bohaterów. I jaki lud w ogóle. I reputacji ile dla wędrowców, no bo to te duchy jakieś takie dziwne. No to było naprawdę fajne miejsce tutaj z tą skrzyneczką. Na samym końcu tutaj dotarłem. Wypalający dotyk. Przy najdelikatniejszym dotyku zło oddala się w strachu. Błysk eteru. Błyskawica napełniona czystym eterem wystrzela z ciebie i przeskakuje wśród twoich przeciwników. Mieliśmy coś takiego.
Bo wtedy też zwróciłem uwagę na to, że jest napisane wystrzela, a nie wystrzeliwuje. Rękawiczki, odporność na chaos, zdrowie. No, takie tam. A to buty z przygniatającym podmuchem. Słabe. No dobra. W pobliżu sabatu te kręgi. Niedaleko azylu sabatu. No dobra, zobaczmy na szybko. To już wiecie, chodziłem po tych lokacjach, więc już tam bym dokładnie tego nie badał. Aha, dobra. To tutaj, to takie kręgi. To teraz który to jest? Będzie pewnie zaznaczony. Wschodni, północny, zachodni, dobra. Będziemy mieli jakby takie, taki punkt odniesienia. To znika mi tu. Jest, zachodni. Mamy. Mamy znaleźć jeszcze północny i wschodni. Skoro ten był zachodni, no to dobra. No to teraz pójdziemy na wschód. Gdzieś tam, tak? No tak myślę, nie? Mogę tutaj coś po drodze sprzedać. Prawie 600 tysięcy mamy. A północny to gdzie niby będzie? Chociaż nie, czekajcie, bo ta mapa to jest ustawiona. Jak to właściwie jest? Chwila, bo... Tu jest gdzieś północ zaznaczona jakoś? Czy po prostu na górze jest północ, tak jak jesteśmy ustawieni? Bo to różnie bywa w tych gierkach. Ja nie wiem za bardzo. No bo na północ to my tutaj nic za bardzo, chociaż no może gdzieś tam by było. No weź teraz tutaj chodź. Nie, dobra, zostawimy to na kolejny odcinek. Bo to już trwa długo, żebym jeszcze chociaż wiedział, w którym kierunku dokładnie iść, ale no co, zachód, zachód, ale co zachód, mam tu się kręcić, a później północ szukać gdzieś nie wiadomo gdzie tu. Ale bywały faktycznie takie kręgi, tylko że no teraz to ja nie pamiętam, gdzie one były. Teraz jak to zobaczyłem tutaj tego bossa, no to skojarzyłem. A może gdzieś tu blisko to wszystko jest? Ale nie, no raczej nie. Dobra, to w takim razie tutaj kończymy odcinek. W następnym odcinku dokończymy sobie tego questa i będziemy przechodzić przez ten portal, który nam się udało otworzyć. Tam przy tej kapliczce, nie? Myślę, że może być interesująco. A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.